Dalej, szkoły tam ze sobą. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013. I tutaj dwa zdania wstępu. Jak Państwo wiedzą, albo nie, albo już wiedzą, 60 tysięcy zostało przywrócone w dzielnicy, każdej z dzielnic, do zadań priorytetowych. I tutaj zarząd przygotował pewne wnioski do rozdysponowania tych środków. I teraz remont chodników na terenie dzielnicy 16. W poprzednim roku z tego zadania zabraliśmy 40 tysięcy. Teraz dokładamy z powrotem, żeby wyrównać przynajmniej część tej kwoty o 20 tysięcy. Nowogródka Biblioteka Publiczna jest to zadanie wspólne wszystkich czterech, a może i piąta dzielnica się dołoży, dlatego że chodzi o digitalizację wszystkich rzeczy, które są związane z czytelnictwem. I w każdej z dzielnic są biblioteki i taka decyzja zapadła na porozumienie dzielnic na Łódzku, żeby pomóc bibliotece, aby ludzie, którzy korzystają z tych bibliotek, mogli również korzystać online z tego, żeby można było sprawdzić status książki, można było sprawdzić ile czasu do wypożyczenia, można informować później przez internet o tym, że należy oddawać te książki. Ja uważam, że tutaj kwestia informatyzacji jest bardzo ważna. Kolejny wniosek jest tutaj Nowogródzkie Centrum Kultury. Tutaj ostatnio było 60-lecie, zdaje się, zespołu pieśni i tańca Nowa Huta, który jest tutaj z bardzo dużym dorobkiem. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zadań programowych na rok 2013.